Są gesta, które Jezus robi. Czasami im nie rozumiemy. I w Pismu Świętym są też takie momenty bardzo mocne, kiedy Jezus pokazuje nam, jak nas kocha i otwiera przed nami drogę. I to jest dokładnie ten moment, kiedy Jezus przy kolacji albo na końcu tej wieczerzy przychodzi do każdego z uczniów i zmywa im stopy, zmywa im nogi. Jest to gest miłości, jest to gest zbawienia, jest to gest też jedności, bo Jezus wie, że już jest podział pośród jego uczniów, że już są ci, którzy będą chcieli go zradzić, że są ci, którzy uciekną. I Jezus przez ten gest zmywanie stóp wprowadzi ich do czegoś nowego. Daje im obietnicę nowego życia, zbawienia, jedności. I to jest dokładnie to, co chcemy zaproponować na rekolekcjach dla manżelstw zmieszanych. Są to rekolekcje zaproponowane przez kilka kościołów. Są to rekolekcje ekumeniczne, które będą tutaj w Łodzi, ale będą też online. Ja się nazywam ojciec Peter Seyfried, jestem katolickim księdzem, jestem członkiem wspólnoty Siemanew i naprawdę zapraszam was wszystkich, żeby uczestniczyć na tych rekolekcjach, żeby naprawdę wyjść na tą drogę naśladowania Jezusa, naszego Boga, naszego Pana, naszego Zbawiciela, tego, który nam właśnie daje ten cud jedności, ten cud pojednania też, ten cud przebaczenia. I zapraszam was, żeby uczestniczyć, żeby naprawdę każdy z was mógł się spotkać z tym Jezusem, który przychodzi konkretnie do każdego z was, żeby wam umyć stopy, żeby wam dać zbawienie, żeby wam dać ten dar Jego miłości. Także mam nadzieję, że 8-9 maja wszyscy się spotkamy na rekolekcjach dla manżelstw zmieszanych.